Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie popołudniem. Pięknym zresztą, mam nadzieję, że w całym kraju tak samo słonecznie jak tutaj u mnie. Zimno tylko, proszę Państwa, także może lepiej popatrzeć przez okno na piękne słońce i piękne błękitne niebo, ale zostać razem z nami i bawić się z nami, bo za chwileczkę, mam nadzieję, na ekranie pojawi się gra. Tymczasem mamy to, co się dzieje, ale mam nadzieję, że za momencik będziemy grać. Proszę Państwa, za mną tablica i magiczna zielona koperta. Koperta, mam nadzieję, świadcząca tutaj o tym, o nadziei, którą, mam nadzieję, ktoś z Państwa dzięki nadziei za chwileczkę będzie próbował z nami grać. No, mam nadzieję, że grę za chwileczkę też zobaczymy, chociaż widzę, że panowie mają tutaj drobne jakieś problemy. Dobrze, proszę Państwa, w tym momencie na ekranie 9 liter. 9 liter. W tej kopercie jest ułożone słowo z których z widocznych na ekranie liter. Dobrze? Układacie Państwo nie ze wszystkich liter. Któreś z widocznych liter. 100 zł można wygrać za słowo z zielonej, tutaj pełnej nadziei, koperty. Nadzieja jest moja taka, że pierwsza odpowiedź będzie odpowiedzią z koperty. Trzymam kciuki, czekam na Państwa propozycje i przypominam jeszcze zasady naszego programu. Kochani, w naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz połączony z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej dowiesz się na 388 telestronie. No dobrze, no to jeśli chodzi o formalności, mamy je za sobą i szukamy w tym momencie pierwszego słowa. Kochani, to jest prosta gra, gra na sam początek programu, mam nadzieję, że szybciutko uda się ją Wam rozwiązać. W kopercie proste słowo, znacie Państwo wszyscy to słowo. Macie 9 liter dostępnych, także znowuż wcale nie aż tak bardzo dużo. I z tych liter próbujemy ułożyć jakiś wyraz. Nie ze wszystkich, chwileczkę, bo słyszę telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. To jaka może być odpowiedź? Foka. Foka. Mogłaby być. Bardzo ładnie, ale niestety to nie jest jeszcze odpowiedź z koperty. Zapraszam Pana z kolejną odpowiedzią. Proszę Państwa, nie foka. Jakie to będzie? Foka. Nie wiem, czy Państwo to będzie się widzieć. No zobaczymy. Dobrze, czekam na następny telefon w takim razie. Nie foka. Nie foka. Ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa miał jakiś inny pomysł. Na razie myślę, że jest prosto. Proszę Państwa, proste słowo w kopercie. No naprawdę, tutaj jest zielona kopertka. Mam nadzieję, że naprawdę natchnie nadzieją, pomysłami. Coś prostego, proszę pomyśleć. 9 liter, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jaka może być jeszcze odpowiedź? Olaf. Proszę powtórzyć. Olaf. Ola. Też nie, też niestety nie. Przepraszam, jeszcze raz. Ola. Ola. Też nie. Też nie. Gramy dalej, proszę Państwa. Nie foka, nie Olaf. Szukamy dalej, dobrze? Dobrze, proszę Państwa, żeby to było jasne, bo szczerze mówiąc nie wiem do końca, które Pan podał z imion, to też nie jest Ola. Foka, Olaf, Ola. Żadna z tych odpowiedzi nie jest odpowiedzią z koperty. W takim razie szukamy dalej, dobrze? Nie foka, nie Olaf, nie Ola. Proszę Państwa, czy ktoś ma inną propozycję? Słuchajcie, to jest taka zagadka tylko na rozgrzewkę. Mam nadzieję, że naprawdę szybko uda nam się to pierwsze 100 zł rozdać. Trzy odpowiedzi jak na razie. Tutaj dwie za jednym zamachem wykluczone. No dodajmy 200 zł, dobrze? I mam nadzieję, że kolejna odpowiedź będzie odpowiedzią poprawną. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę o odpowiedź. Korale. Korale? Takie długie słowo dało się ułożyć. Korale. Też niestety nie z koperty, ale bardzo dobrze ułożone. Korale. Czekam na następny telefon. Foka, Olaf, Ola, korale. Szukamy jeszcze innej odpowiedzi. 9 liter. Z
któreś z tych liter, nie ze wszystkich, z któreś z tych liter jest ułożone słowo, które jest w kopercie. To jest łatwe słowo, także nie powinno być żadnego problemu. Mam nadzieję, że lada chwila uda się znaleźć odpowiedź. 200 zł do wygrania, dwa numery telefonów, gwiazdka 7303 komórki, 704-304-303 telefony stacjonarne. Dzień dobry. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Anka. Pani Aniu, jaka jest odpowiedź? Lek. Lek. Też nie. Też nie. Gramy dalej. Proszę Państwa, czy ktoś miał inny pomysł? Też nie lek. Czy coś jeszcze? Czy jeszcze może być coś innego? Foka, Olaf, Ola, korale, lek. Proszę Państwa, jest już na tej tablicy wyraz, który jest w pewnym sensie kluczem do rozwiązania całości. Także mogłabym powiedzieć, że było właściwie blisko. No zobaczymy, mam nadzieję, że przy kolejnym telefonie uda nam się rozwiązać tę zagadkę. Dobrze, myślimy dalej. Foka, Olaf, Ola, korale, lek. Mamy 9 liter, używamy tylko te litery, które są na ekranie i tylko w takiej ilości, w jakiej są na ekranie. No ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa znajdzie jeszcze jakieś inne słowo. Czy mamy jeszcze jakieś inne słowo? Kochani, gramy o 200 zł. Dzisiaj rano była strasznie trudna gra. Koledzy tam się popisywali, jak trudne gry są w stanie zrobić. I obiecałam Państwu, że na początku popołudniowego programu na pewno będzie coś łatwiejszego. Ale niestety nie jestem w stanie zapewnić, że kolejne gry będą równie łatwe jak ta, więc proszę grać teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę o odpowiedź. Olek. Olek. Olek, też dobrze ułożony, ale też niestety nie jest to odpowiedź z koperty. Gramy dalej. Proszę Państwa, podpowiem troszeczkę. Podpowiem troszeczkę. Uwaga, uwaga. Ola, Ola, Olek. Ola, Ola, Olek. Proszę Państwa, to są najlepsze propozycje, jakie dzisiaj usłyszałam. Olaf, Ola, Olek. No dobrze, no, niewiele co widać, ale przeczytam Państwu to, co jest najważniejsze. Olaf, Ola, Olek. Olaf, Ola, Olek. Proszę, proszę pomyśleć, jaki trop tutaj Państwu podrzuciłam. 9 liter, tylko te litery, które są na ekranie. Tylko w takiej ilości, w jakiej są na ekranie. I 200 zł do wygrania i 3 słowa właściwie z tego trendu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak może brzmieć odpowiedź? Ikar. Ikar. Nieźle. Bardzo dobrze ułożone. Niestety jeszcze nie jest to odpowiedź z koperty. Walczymy dalej w takim razie. Proszę Państwa, czy jeszcze jakiś pomysł? Bardzo dobrze. No poszedł Pan tym tropem, którym trzeba. Olaf, Ola, Olek, Ikar. Co jeszcze może być? Co jeszcze może być z tej jakby dziedziny? Co Państwu tutaj próbowałam podpowiedzieć? Ja mam nadzieję, że to udało się podchwycić. Proszę Państwa, co jest w zielonej kopercie? Jak brzmi słowo z koperty? Za to słowo do wygrania 200 zł. Jeszcze raz uprzedzam, jest to najłatwiejsza gra w dzisiejszym programie, także bardzo proszę grać na tym etapie, na którym daje się grać, bo potem bywa, że jest za trudno. Powtórzę najlepsze dotychczas propozycje. Olaf, Ola, Olek, Ikar. Bardzo dobrze podchwycony trop tutaj. Ikar Pan podał po tym, jak podkreśliłam te trzy poprzednie wyrazy. Także bardzo dobrze idziemy dalej tym tropem. Foka, Ola, znaczy Foka nie, Olaf, Ola, Olek, Ikar. Dzień dobry. Dzień dobry. Co mogłoby jeszcze być? Ofelia. Proszę, ładnie. Udałoby się ułożyć, ale też jeszcze nie z koperty. Ofelia, pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, uwaga, uwaga. Proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, bo tutaj myślę, że najwyższa pora, żeby tutaj grać w otwarte karty. Chodzi o imię. Uwaga. 50 zł.
Dobrze, zapłacę 50 zł. Proszę Państwa, jeśli ktoś jakimś cudem znajdzie wśród tych 9 liter jeszcze jakieś imię i będzie to imię inne oczywiście niż Olaf, Ola, Olek, Ikar czy Ofelia i inne niż to, które jest w kopercie, zapłacę 50 zł. Czyli tak, żeby to było jasne. Żeby to było jasne, szukamy imienia, imienia tylko i wyłącznie z którejś z widocznych na ekranie liter i za każde imię nowe w tym momencie, a inne od tego, które jest w kopercie, zapłacimy 50 zł. Taką nagrodę pocieszenia. Proszę Państwa, to jest najfantastyczniejszy moment tak naprawdę mojego programu, bo każdy, kto drapi do studia, wychodzi stąd w tym momencie z pieniędzmi. Także naprawdę uważam, że warto w tym momencie grać. Oczywiście tylko i wyłącznie pod warunkiem, że masz ułożone jeszcze jakieś imię z którejś z tych liter. 9 liter, tylko wśród tych liter szukamy imienia i nie może to być imię Olaf, Ola, Olek, Ikar czy Ofelia, bo te imiona zostały już wcześniej wymienione. Czyli jeśli ktoś znajdzie jakieś nowe imię, wygrywa 50 zł, nawet jeżeli nie będzie to imię z koperty. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Proszę Państwa, czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Słyszę na razie telefonu. Kochani, 200 zł do wygrania i tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko zwycięstwa. Zobaczcie, ile imion wykluczyliśmy. Wiemy już, czego szukamy tak naprawdę. Wśród 9 liter, ileż można znaleźć imion? Naprawdę niewiele. A Państwo znaleźliście już Olaf, Ola, Olek, Ikar, Ofelia. Chwileczkę, bo słyszę telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, Irma. Irma? Irma. Dobrze ułożone, ale za 50 zł. Pozdrawiam Panią serdecznie, to też nie jest Irma, proszę Państwa. Jeśli ktoś myślał o innym imieniu, to bardzo serdecznie zapraszam, bo to też nie Irma. Ja od razu podpowiadam, chodzi o imię męskie. Chodzi o imię męskie. Ja głównie słyszę tutaj kolegów z reżyserki, tam słyszę, że kombinują jakby tu Państwu pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. O właśnie, męskie imię. Czyli nie Olaf, nie Olek, nie Ikar. Jakie jeszcze męskie imię wśród tych liter można znaleźć? Czy ktoś z Państwa jeszcze... Kochani, kończymy, prawda? Kończymy tę zagadkę. Słuchajcie, te parę minut, grubo parę minut rozgrzewki jest już za nami. Naprawdę najwyższa pora, żeby ktoś wygrał główną nagrodę. Pani przed chwileczką zabrała nagrodę pocieszenia 50 zł za imię Irma. Proszę Państwa, w tym momencie wiemy, że szukamy imienia męskiego. Za każde następne męskie imię, inne niż Olaf, Olek czy Ikar, zapłacę też 50 zł, jeżeli nie będzie to imię z koperty, ale kochani, tak naprawdę mam nadzieję, że właśnie usłyszymy już odpowiedź z koperty. Nie Olaf, nie Olek, nie Ikar, męskie imię, raptem 9 liter tak naprawdę dostępnych, 9 liter, tylko wśród tych 9 liter szukacie Państwo odpowiedzi. Wybieramy poszczególne litery i układamy z tego męskie imię. Czy ktoś jeszcze widzi tutaj jakieś męskie imię? Słuchajcie, bo ja tutaj nie słyszę, właściwie powinnam słyszeć telefon za telefonem. Proszę Państwa, to jest łatwa gra specjalnie dla Was, bo obiecałam rano, bo wiem, że rano była trudna zagadka i wiele osób się skarżyło, że było za trudno. Dlatego łatwa gra teraz na początek programu, ale ten początek programu mamy już dawno za sobą i pora kończyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo? Proszę o odpowiedź. Będzie Karol. Karol, da się ułożyć? Karol, świetnie ułożony. 50 zł dla Pana, bo nie jest to imię z koperty. Karol, proszę Państwa, czyli kolejna możliwość odpadła. Też nie Karol. Olaf, Karol, Olek i Kar. Cztery imiona męskie odpadły nam. Czy ktoś z Państwa myślał o innym imieniu? Czy ktoś z Państwa myślał o innym imieniu? Krótsze imię niż Karol. Zdecydowanie krótsze imię niż Karol. Znane, no znane.
50 zł zapłaciłam dwóm osobom, ale naprawdę najwyższa pora, żeby ktoś zabrał tę nagrodę 200 zł, główną nagrodę za tę zagadkę na rozgrzewkę. Ta rozgrzewka naprawdę już się powinna skończyć. Naprawdę powinna się już skończyć. To jest specjalnie dla Państwa, tak naprawdę na prośbę tych osób, które na noc się skarżyły, że było za trudno. 10 chwil w tym momencie, szybka odpowiedź, bardzo proszę o mam nadzieję, ostatni pomysł. Krótkie męskie imię. Krótkie męskie imię, o co może chodzić? Uwaga, dzień dobry. Dzień dobry. Jaka może być odpowiedź? Marek. Marek, Marek, dobrze ułożone, ale też nie. 50 zł dla Pani. Gramy dalej, proszę Państwa. Uwaga, uwaga, płacę za każde nowe męskie imię. Także dobrze ułożone oczywiście. Także brawo, Pani też wygrała 50 zł, ale proszę Państwa, to jeszcze nie Marek. Uwaga, słuchajcie, mamy 9 chwil, żeby zakończyć tę grę. Proszę Państwa, ktoś może jeszcze wygrać to 200 zł, czyli główną nagrodę za tę zagadkę. Za tę zagadkę na rozgrzewkę, proszę Państwa, powinnam słyszeć telefon za telefonem. Wiemy, że szukamy imienia męskiego, że jest to krótkie imię, bardzo nawet krótkie. Uwaga. To jest taka podpowiedź, która mam nadzieję zakończy już totalnie. Trzy litery. Jest to imię trzyliterowe. Proszę Państwa, proszę spróbować sobie przypomnieć. Był taki serial. Dlaczego powiedziałam, że wszyscy Państwo znacie to imię? Mały włochaty kosmita z wielkim nosem. Mały włochaty kosmita z wielkim nosem. Serial. Na pewno wszyscy znają to imię, proszę Państwa. Krótkie imię, naprawdę można to tutaj bardzo prosto znaleźć wśród tych liter. Powiedziałabym, że to się samo prawie że czyta. Trzy litery. To już nie 50 zł, 200 zł. Proszę Państwa, zostało nam 5 chwil, żeby skończyć tę grę. Ta rozgrzewka troszkę za długo trwała. Najprostsza gra w dzisiejszym programie. Najłatwiejsze pieniądze. Mały, włochaty, kosmita. Bardzo, bardzo wdzięczny. Bardzo popularny w czasie, kiedy serial leciał w telewizji. Proszę Państwa, czy ktoś wie o czym, o kim mowa? Jakie to imię? Jak miał na imię? Mały, włochaty kosmita z takim wielkim rynkiem. Ktoś wie? Nie, ktoś na pewno. Kochani, zostały nam 3 chwile. Zostały nam 3 chwile, czekam na telefon. 200 zł do wygrania. Mały, włochaty kosmita, jego imię jest ukryte gdzieś wśród tych liter. Dokładnie wśród tych liter można znaleźć odpowiedź. Uwaga, 2 ostatnie chwile. 3 osoby wygrały po 50 zł. Pięknie, ale w tym momencie czekamy na głównego zwycięzcę tej zagadki. Mały, włochaty kosmita, 3 litery. Jakie imię jest w kopercie? Ja myślę, że mogę ściągać kopertę spokojnie, nie? Bo myślę, że w tym momencie już nie będzie żadnych wątpliwości. Otwieram kopertę. Proszę Państwa, czekam na ostatniego gracza. W każdej sekundzie możesz się dostać do studia, także bądź gotowy. 3 litery. 3 litery, mały, włochaty kosmita. Za 200 zł. Kto kupuje? Proszę Państwa, ostatnia chwila. Czekamy na ostatni telefon w tej sprawie. Uwaga! Dzień dobry. Dzień dobry. Jak brzmi odpowiedź? Alf. Dokładnie tak. 200 zł dla Pani. Dokładnie tak, proszę Państwa. Proszę powiedzieć z ręką na sercu, czy jest chociaż jedna osoba, która nie pamięta Alfa? Myślę, że nie. Dobrze, gratuluję serdecznie. Pani wygrała 200 zł, a my przechodzimy w końcu do następnej zagadki. Proszę Państwa, przyjrzyjcie się uważnie temu, co w tym momencie pojawi się na ekranie. Mam nadzieję, że za momencik będziemy mogli zobaczyć następną grę. Dobrze, czyli jakieś tutaj takie dwie droneczki. Szukamy jednego obrazka, który różni się od pozostałych. Proszę Państwa, mamy tu 2, 4, 5, 5, 25. Która biedronka się różni od pozostałych? Proszę Państwa, w tym momencie kto pierwszy, ten lepszy. Ja tutaj tak zerkam z zaciekawieniem. Która biedronka mogłaby być inna? To nie będzie wcale łatwe. To nie będzie wcale takie łatwe, proszę Państwa, bo tutaj no naprawdę dużo się dzieje. W sumie to nie jest jakiś taki prosty obrazek. Czy ja mogę prosić, żeby tę zagadkę pokazać na pełnym ekranie? Czy mogę, możemy poprosić o powiększenie tej zagadki? Czy jest taka możliwość, reżyserka? Zobaczmy. Proszę Państwa, zapraszam w tej chwili Alfa. No dobrze. Proszę Państwa, czy ktoś widzi?
Czy ktoś widzi, który z tych obrazków różni się od reszty? Słuchajcie, jeśli tak, to zapraszam w tym momencie do telefonu, dobrze? Zakończmy tę grę. Musimy troszeczkę przyspieszyć tempo przez to, że nam za dużo zabrała rozgrzewka. Proszę Państwa, jeśli ktoś wie, który z tych obrazków różni się od reszty, proszę wykręcić ze mną numer, dobrze? Jeśli masz w ręku komórkę, to będzie numer gwiazdka 7303. Jeśli telefon stacjonarny 704-304-303. Naprawdę mam nadzieję, że szybciutko usłyszę telefon i odpowiedź. Jeśli wykręcasz numer w tej chwili, naprawdę za chwileczkę powinnam kogoś usłyszeć w studio. Proszę Państwa, no staramy się przyspieszyć tempo. Także plan na dzisiaj jest naprawdę bardzo bogaty. Koledzy przygotowali naprawdę mnóstwo zagadek. Ja się upierałam, żeby zagrać tę pierwszą łatwą zagadkę ALF, ale ona zabrała nam strasznie dużo czasu, także teraz naprawdę musimy przyspieszyć. Mam nadzieję, że jest ktoś, kto jest w stanie rozwiązać tę zagadkę. Chyba tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę Pani, współrzędny obrazka, który się różni od reszty. 4D. D4, D jak Dariusz, tak? Brawo, 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 świetnie, dokładnie tak. D4, nie mam pojęcia, czym ta biedroneczka się różniła, ale bardzo dobrze Pani tę różnicę znalazła. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co teraz. Prosimy o następną zagadkę i gonimy dalej. Ja Państwa tylko bardzo proszę o to, żebyście nie odchodzili od telewizorów. Gramy po prostu, 2000 zł. Proszę Państwa, bardzo serdecznie zapraszam. Jutro, 8.25. Dobrze? Gramy dalej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Niektórych z Państwa ponownie, niektórych po raz pierwszy. Dzisiaj zaczynamy weekend, piątek po południu. Mam nadzieję, że większość osób już powracała do domu. Mam nadzieję, że część z Was w ogóle nie musiała iść do pracy, bo to szarowe i to zimno naprawdę nie jest przyjemnie. Dobrze, proszę Państwa, ale można wygrywać pieniądze w naszym programie. Aha, przypominam, że zaczynamy właściwie nowy rozdział Dziewczyn z Fortuną. Jesienno-zimowe wydanie w takich troszeczkę morskich kolorach, żeby natchnąć Państwa wyobraźnię do jakiegoś wyjazdu nad morze, bo to jest mój ulubiony powód do zbierania pieniędzy. Proszę Państwa, pierwsza zagadka przed nami. Na razie widzę tylko... Aha, proszę bardzo, nie ma żadnych literek, a to ciekawostka. 100 zł. Proszę Państwa, nowa era, nowy rozdział i nowe zagadki, także będziemy się musieli do tego przyzwyczaić. Nie jest za łatwo, ale bardzo proszę się za łatwo też nie poddawać, dobrze? Uwaga! Przepraszam, ja tam zerkam od czasu do czasu na telewizorek tutaj z tym podglądem z zagadkami, które mam w studio. Proszę Państwa, czyli mamy tak. 5 liter. I mamy podaną literkę o z kreską i J. Jest tylko jedno dobre rozwiązanie, proszę Państwa. Jakie to zwierzę, dobrze? Pomyślcie chwileczkę, weźcie pod uwagę te litery, które są już odsunięte. To tak jak gra w szubienicę, prawda? Nie wiem, czy Państwo graliście na lekcjach. Ja często dość gram w szubienicę na lekcjach, prawda? Że jest parę, wiemy ile jest liter. No tutaj już odkryliśmy dwie. O z kreską i J. Uj. O jakie zwierzę chodzi? Proszę Państwa, proszę się zastanowić. Do wygrania mamy 100 zł pierwsze. Przypominam, że na początku są najłatwiejsze zagadki. Przypomnę jeszcze tylko szybciutko zasady naszego programu. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie. Szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz połączony z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej dowiesz się na 388 telestronie czwórki. No dobrze, zasady stare, dziewczyny z Fortuną nowe. Ja stara, niestety, coraz bardziej, ale za to rozdaję pieniądze jak zawsze. Także zapraszam serdecznie. 100 zł do wzięcia. Jakie to zwierzę? Proszę Państwa, nie ma żadnej tablicy, nie ma żadnej koperty. To właściwie nie jest zgadywanka. Tutaj bardziej jest potrzebna wiedza. Jeżeli dopasujesz 3 litery, skojarzysz te informacje, które mamy podane na ekranie, jest szansa, że naprawdę w szybkim tempie tę zagadkę rozwiążesz. Chwileczkę, słyszymy pierwszy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak Pan myśli, o jakie zwierzę chodzi? Sójka. Też mi się tak wydaje. Zobaczmy, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Brawo! Brawo, brawo. 100 zł dla Pana.
Sójka wybiera się za morze. No nic, sójki żegnamy powolutku, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, czy odlecą, ale my się szykujemy na zimę, proszę Państwa. Uwaga, uwaga! No, kolejna zagadka tego typu, ja tam zerkam, aż ile liter tam się pojawiło. Proszę Państwa, chyba poprosimy o jakąś dodatkową literkę. Jakie to zwierzę? 100 zł do wygrania. 2, 4, 6, 8. 8 liter i mamy pierwszą K, D, tam na trzecim miejscu od końca. A i no powiem szczerze, że to łatwe nie będzie. Reżyserka, prosimy o jeszcze jedną literkę, dobrze? Gdzieś tam tutaj możemy wrzucić jakąś jeszcze literkę. Dobrze, proszę Państwa, dostaliśmy trzecią literkę. Świetnie, czyli mamy K, później mamy coś tam, później O, coś tam, D, coś tam. I wiemy, że chodzi o zwierzę. Jakie to zwierzę? 100 zł możecie Państwo wygrać za rozwiązanie tej zagadki. Przed chwilą udało się Panu złapać za ogon sójkę i 100 zł poprzedni gracz wygrał. Proszę Państwa, no mam nadzieję, że teraz też się komuś uda, aczkolwiek rozumiem, że pewno chwileczkę muszę Wam dać na pomyślenie. Tak jak wspomniałam, no weszliśmy w jakiś tam nowy rozdział naszego programu i będziemy grać dużo nowych zagadek. Proszę Państwa, mamy dla Was naprawdę masę nowych zagadek, także ja domyślam się, że będzie pewno troszeczkę trudniej, bo w ostatnim okresie graliśmy w kółko to samo, żeby było łatwiej, żebyście Państwo wygrywali łatwiej pieniądze, no ale ja uprzedzałam cały czas, że ten moment nadejdzie, kiedy się zrobi trudniej i oto ten moment. Proszę Państwa, ale jeżeli ktoś jest czujny, to pewno wpadł już na pomysł, o jakie zwierzę chodzi. No proszę w takim razie wykręcić razem ze mną numer telefonu do studia i mam nadzieję, że za momencie kolejne 100 zł wędruje do Was, dobrze? Uwaga! Czyli tak, komórki, mamy numer gwiazdka 7303, telefony stacjonarne, dyktuję 704-304-303. I uwaga, uwaga, mam nadzieję, że za chwileczkę usłyszymy telefon. Proszę Państwa, ja nie mówię, że wiem, o co chodzi, nie mówię, że wiem, o jakie zwierzę chodzi, aczkolwiek to wszystko zależy od tego, kto jest w tym momencie przed telewizorem. Jeżeli, no nie wiem, jest ktoś czujny, sprytny, no nie wiem, nie jest zmęczony tą pogodą, tym zimnym frontem, to być może już wie, jaka jest odpowiedź. Słuchajcie, jeśli ktoś zna odpowiedź i wykręcał numer razem ze mną, to właściwie już powinnam usłyszeć odpowiedź. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak Pani myśli, o jakie chodzi zwierzę? Krokodyl. Czy to jest krokodyl, czy tam reżyserka? Tak, brawo, to jest krokodyl, świetnie. Pani też wygrała 100 zł, ogromne gratulacje. Prosimy w takim razie o następną zagadkę. Zobaczmy, co, z czym się teraz będziemy musieli zmagać. Liter i mamy trzy literki. Uwaga, proszę Państwa, odsłoniły nam się trzy literki. Druga to będzie A, później mamy gdzieś tam pod koniec o z kreską E. Dużo liter, nieodsłoniętych, mało odsłoniętych, proszę o 200 zł. Dobrze, reżyserka. Bardzo proszę o podwyżkę, bo będzie ciężko. Zwłaszcza, że nie mamy pierwszej litery. Przy tym krokodylu była pierwsza litera, to no to od razu sobie człowiek myśli, no dobrze, zwierzę, długa nazwa, zaczyna się na K. I ten krokodyl jakoś tam się w którymś momencie na pewno szybciej pojawią. Natomiast w tej chwili, w takiej sytuacji, jak tu widzę na ekranie, będzie ciężko. Bez pierwszej litery, no naprawdę trudno wpaść na pomysł, że akurat chodzi o takie, a nie inne zwierzę. I by się kojarzyło, że jest sokół. To na pewno nie jest sokół. Proszę Państwa, dobrze, spróbujmy może tak jak... No nie wiem, czy to nie za szybko, ale troszkę zależy nam na tym, żeby tempo programu było szybkie. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej zagadek, nawet tych właśnie nowych, udało się rozwiązać. Dlatego, proszę Państwa, spróbujmy razem wykręcić w tym momencie te nasze numery telefonów. Nie wiem, no już jest ktoś, kto już wie. Dobrze, to dyktuję. Uwaga, dla komórek gwiazdka 7303. Dla telefonów stacjonarnych 704-304-303. Proszę Państwa, czy ktoś wie, o jakie chodzi zwierzę? Zobaczymy teraz. Jeśli ktoś wie, to mam nadzieję, że tak jak w przypadku krokodyla, właśnie za moment później fajnie sobie jakoś wydać, bez poczucia winy, że wydaje się ciężko zarobioną kasę. Dobrze, 200 zł do wygrania.
Próbuję tam sobie zerknąć. Nie, nie widzę. Nie widzę. Pyta się mnie kolega, czy ja jestem w stanie rozwiązać. Ty wiesz, że dużo się dzieje na tym zdjęciu. To nie jest taka prosta jakaś oczywista zagadka. Proszę Państwa, no musimy też pamiętać, że jakieś tam parę tych łatwiejszych zagadek ze zwierzętami mamy za sobą, a z kolei no, to jest z tej serii pierwsza zagadka, także też będzie coraz trudniej. Tak jak tam przy tych zwierzątkach, nazwach zwierząt, też na początku było łatwe, krótkie, sójka, a potem było coraz trudniej, także tak samo będzie przy serii tych zagadek. Także proszę Państwa, ja zawsze powtarzam, bo Państwo macie czasami pretensje, że później jest tak trudno, że nie... Chwileczkę, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, na czym polega różnica między tymi zdjęciami? Rękaw u bluzeczki jest na jednym obrazku szerszy. Proszę pozwolić mi zerknąć. Brawo! Świetnie! Doskonale wypatrzone. Brawo! Świetnie. Proszę Państwa, jeden ten taki jakiś rękawek czy coś, mankietek był dużo szerszy. Brawo! Gratuluję spostrzegawczości. Pani zdecydowanie powinna zostać przed telewizorem i przymierzyć się do kolejnej zagadki. Proszę Państwa, jest inaczej. Proszę zobaczyć, zdjęcia są ustawione w takiej no, innej płaszczyźnie, prawda? Też sposób, jak ta dziewczyna leży na tym leżaku, to jest, ja już widzę, że to będzie utrudnienie. Te zdjęcia są takie dłuższe, także więcej się dzieje. Są utrudnienia, proszę o 300 zł w takim razie. Będzie ciężko, znam to zdjęcie. Przede wszystkim to, że szukamy aż trzech różnic, to będzie bardzo trudne. Widzę jedną różnicę widzę, proszę Państwa, niestety szukamy aż trzech. Jedna jest taka w miarę oczywista, o jak u mnie, coś jest, czegoś nie ma, jest dość oczywista. Natomiast druga i trzecia teraz jest problemem. Marcin, ale ty chyba się nie spodziewasz, że ja już mam teraz napierać na ludzi, że już ma być rozwiązanie, prawda? Dajmy chwilkę czasu na przyjrzenie się, dobrze? Tak sobie tutaj znowu próbuję, wiesz, z lewej, z prawej. Proszę Państwa, przypominam tylko, że szukam...